Elżbieta Szczerbak, dobry wieczór. Zapraszam na program Ekonomia Raport. Po dwóch trudnych latach pandemii polscy hotelarze ponownie mają duże problemy. Turyści z zagranicy odwołują masowo rezerwacje w hotelach. Powód to wojna na Ukrainie, która odstrasza obcokrajowców od Polski. Jak duże mogą to być konsekwencje dla samej branży i całej gospodarki? O tym już za chwilę w rozmowie Ekonomii Raport. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu. Branża turystyczna nie zdążyła odetchnąć po pandemii i już pojawiły się, tak jak wspomniałam, kolejne problemy. Tym razem jest to wynik konfliktu za naszą wschodnią granicą. Przedsiębiorcy, szczególnie z Zakopanego i Krakowa, narzekają na liczne odwoływane rezerwacje w hotelach, pensjonatach. Jak dużo jest ich, jak duży jest to problem? Pani redaktor, to jest bardzo duży problem. My dzisiaj obserwujemy nie tylko w Krakowie i Zakopanem. Kraków był takim miastem, który najbardziej był dotknięty pandemią. Kraków stał zawsze turystami zagranicznymi, ale również całe województwo zachodniopomorskie, pomorskie też się dzisiaj boryka z tymi problemami. Nie mamy turystów zagranicznych. Jeśli oni nawet zrobili wcześniej rezerwację, to dzisiaj dzwonią, pytają się, czy są uchodźcy. Jeśli dostają taką informację, że w hotelu są uchodźcy, niestety rezygnują. Szacują przedsiębiorcy, że o 30, nawet 40% ta liczba rezerwacji spadła. Czy tak wygląda sytuacja w całym kraju, czy tylko właśnie w Krakowie i Zakopanem? Nie, to jest trend niestety, który jest w całym kraju, poza dużymi miastami, gdzie tych rezerwacji jest dużo, ale to głównie są relokacje pracowników z Ukrainy lub indywidualne rezerwacje tych Ukraińców, którzy przyjechali, których stać jest na to, ażeby mogli skorzystać z noclegów w hotelach. A w których segmentach tak naprawdę hotelarstwa jest największy problem? Bo mamy przecież takie typowo hotele nastawione typowo na turystów, ale też i te biznesowe. W których z nich największy jest problem? Dzisiaj niewątpliwie największy problem jest w hotelach tych konferencyjno-kongresowych i wypoczynkowych, ale w tych wypoczynkowych, których mieliśmy do tej pory w tym czasie dużo turystów zagranicznych. Firmy też rezygnują z organizowania konferencji, kongresów, uważają, że my jesteśmy za blisko granicy, za blisko Ukrainy i że Polska jest dzisiaj niebezpiecznym krajem, ażeby organizować duże wydarzenia i duże konferencje. No właśnie, zdaje się, ten segment biznesowy także w pandemii chyba najmocniej ucierpiał. To jest kolejny taki duży cios i straty dla właśnie tych przedsiębiorców. Dokładnie tak. My bardzo ucierpieliśmy w pandemii. Ponad 100 tysięcy pracowników, których musieliśmy zwolnić. Nasze duże hotele konferencyjno-kongresowe zamieniały się, żebyśmy w ogóle cokolwiek mieli jakieś przychody. Zamienialiśmy wielkie studia, w których były online'owe pewne wydarzenia organizowane. No i tak, znowu mamy ten problem, czy można powiedzieć, że niestety płynnie z jednego kryzysu weszliśmy w drugi, a dopiero parę dni temu przecież zostały zniesione ograniczenia, a my znowu mamy kolejne bardzo poważne problemy. No właśnie, jak mocno, jak silne to może być uderzenie, jakie konsekwencje rodzi to dla branży? No bo z jednej strony widzimy wsparcie i słowa uznania, które płyną z całego świata dla Polski właśnie za pomoc uchodźcom. Z drugiej jednak właśnie ta bliskość działań wojennych sprawiła, że Polska jest jednak postrzegana jako kraj potencjalnie niebezpieczny, mimo że na żadnej oficjalnej liście takich państw niebezpiecznych nie funkcjonuje, nie istnieje. Tak, myślę, że tutaj pokutuje konflikt, który był parę lat temu w Afryce Północnej i bardzo duża wtedy imigracja do Europy, do Europy Zachodniej. Pamiętamy, co się wtedy działo. Tylko w Polsce należy pamiętać, że do Polski głównie przyjeżdżają kobiety z dziećmi.
tam parę lat temu to głównie przyjeżdżali mężczyźni z krajów Afryki Północnej. I cały czas jest takie przeświadczenie, że u nas tutaj jest podobnie. A to jest nieprawda i to myślę, że też do strony rządowej jest duży apel, żebyśmy rozpoczęli dużą kampanię wizerunkową pokazującą, że w Polsce jest bezpiecznie, że Polska jest bezpieczna. Już Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła taką zagraniczną kampanię, która właśnie ma poprawić postrzeganie Polski wśród obcokrajowców i pokazać, że jednak życie tutaj wygląda zupełnie inaczej, normalnie, ale planuje też dużą kampanię promującą naszą tradycyjną gościnność. Pytanie tylko, czy to wystarczy, pana zdaniem? No, poczekajmy, jakie będą pierwsze efekty. Polska Organizacja Turystyczna z nami też na ten temat rozmawiała i ja bym większy dzisiaj nacisk kładł na tą część dotyczącą bezpieczeństwa niż na polską gościnność, ponieważ my pokazaliśmy, jak jesteśmy gościnni. W wielu polskich domach gościmy rodziny z Ukrainy, pomagamy jak tylko możemy. Prawie 2,5 miliona uchodźców przekroczyło polską granicę i widać, że Polacy mają otwarte serca i pomagają jak tylko mogą i mają gen gościnności i pomocy. Bardziej no nam to niewątpliwie. Jednak mimo wszystko nie zachęca turystów z zagranicy, by wracali do Polski, by przyjeżdżali szczególnie teraz. No właśnie, stąd to, o czym wcześniej mówiłem, czyli ta kampania wizerunkowa pokazująca, że w Polsce jest bezpiecznie, że u nas na ulicy nie leżą imigranci, przepraszam, że tak to obrazowuję, jest bardzo istotny. U nas jest bezpiecznie i powinniśmy przede wszystkim taki wizerunek dzisiaj Polski pokazywać. Dwa dni temu widziałem jedną ze stacji holenderskich, która w Warszawie na Saskiej Kępie kręciła reportaż i właśnie pokazywała, że życie u nas toczy się normalnie i bardzo się cieszę, że międzynarodowe telewizje przyjeżdżają do nas i pokazują taki wizerunek Polski, jaki on naprawdę jest. Niemniej brytyjskie linie lotnicze Jet to Holidays odwołały loty do Krakowa. Szef jednego z niemieckich biur podróży potwierdził, że liczba rezerwacji wycieczek, między innymi właśnie do Polski, zmalała właśnie przez niepewną sytuację za naszą wschodnią granicą. Z kolei CNN podała, że przeprowadzona przez jedną z firm badawczych wśród Amerykanów ankieta pokazała, że wojna na Ukrainie może mieć nawet dwa razy silniejszy negatywny wpływ na plany turystyczne badanych niż pandemia koronawirusa. Jakie to mogą być straty finansowe dla branży? No to mogą być bardzo duże straty, gigantyczne, bo też proszę pamiętać, że wcześniej podczas pandemii my mieliśmy pomoc rządową i rząd w tarczy, chociażby PFR-1 czy PFR-2.0 nam pomagał. Mieliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń, zwolnienia z ZUS-u i była taka ogólna mobilizacja dotycząca pomocy. Wczoraj miałem spotkanie między innymi z panem wiceministrem Patkowskim, który powiedział, no niestety, tutaj nie ma administracyjnych zamknięć, jest wojna za naszą wschodnią granicą i przedsiębiorcy z sektora hotelowego, nie liczcie na dodatkowe wsparcie. To nie polski rząd zamknął hotele, tylko sytuacja, która się dzieje za wschodnią granicą spowodowała kolejny kryzys taki, jaki dzisiaj mamy w szeroko pojętej turystyce. Jakie w takim razie widzi pan wyjście dla branży? Czy hotelarze powinni zmienić profil, przestawić się właśnie być może na turystów polskich? Jak oni się zachowują? Mamy dzisiaj bardzo krótkie okienko rezerwacyjne. No, ogólna atmosfera, jaka w Polsce dzisiaj panuje, no, też nie sprzyja wyjazdom, nie sprzyja integracji. Ja to doskonale rozumiem. Mam nadzieję, że każdego dnia będzie lepiej i zapraszam wszystkich Polaków do spędzenia czasu w polskich hotelach. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. To też taki czas, gdzie bardzo dużo Polaków rodzinnie spędzało te święta w polskich hotelach. Zapraszam, przyjeżdżajcie, hotele są przygotowane, mamy dobre oferty i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy miło czas świątecznie, rodzinnie w polskich hotelach.
Co ciekawe, właśnie ta oferta świąteczna, czy bożonarodzeniowa, czy wielkanocna, coraz chętniej z niej korzystali turyści krajowi. Tak, zdecydowanie. Mieliśmy od paru lat taki trend wzrostowy. Jest coraz większa chęć Polaków do tego, żeby rodzinnie spędzać święta w hotelach. Nie trzeba gotować, nie trzeba sprzątać. Można wspólnie zjeść dobry posiłek w hotelu i też trochę odpocząć w tych trudnych czasach. Warunki, w jakich muszą działać polscy hotelarze, no zdecydowanie nie są łatwe. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy, wojna, z drugiej strony natomiast problemem też jest rosnąca inflacja. Czy pana zdaniem ten wzrost cen, również cen za noclegi, za usługi w hotelarstwie, czy to może wpłynąć na decyzje podejmowane przez polskich turystów, co do wyjazdów krajowych? Bardzo bym chciał, żeby tak nie było, ale oczywiście, jeśli jest inflacja, jeśli fizycznie mamy mniej w portfelu, no to zaczynamy zastanawiać się, na co mamy wydać zarobione złotówki i zaczynamy z tych najbardziej luksusowych rzeczy coraz mniej korzystać. No mimo wszystko turystyka, hotelarstwo jest takim jeszcze niepostrzeganym elementem luksusu i mam nadzieję, że tak nie będzie i że Polacy mimo wszystko, jeśli nie do super luksusowych hoteli, to do średniej klasy, ale będą cały czas przyjeżdżali. Niemniej sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, nie napawa optymizmem, przynajmniej te najbliższe miesiące. Jak zatem pana zdaniem uniknąć kryzysu, krachu w branży? No bo wspominaliśmy o pandemii. W czasie pandemii też były bardzo mocne ograniczenia. Właściwie działalność została zawieszona w początkowym okresie. Później z kolei hotelarze też wydali mnóstwo pieniędzy, żeby dostosować się do nowych warunków. Jak zatem teraz poradzić sobie z tą sytuacją? Jak sobie radzą, czy już radzą? No oczywiście my próbujemy różnych rozwiązań i znowu zajmujemy się częściowo więcej gastronomią, na wyjazd, ale to też jest istotne, ażeby rząd, o czym od dłuższego czasu mówimy, przyjrzał się jeszcze raz stawce, którą płaci za uchodźców w hotelach. Dzisiaj to jest 40 zł od osoby z pełnym wyżywieniem. To jest zdecydowanie poniżej jakichkolwiek kosztów, a gdyby ta stawka była chociaż pokrywała nasze koszty, to część polskich hotelarzy na pewno by przyjęła uchodźców. I to o też jakiej stawce mówią hotelarze w takim razie? My mówimy o stawce 120 zł. Taka stawka była wcześniej. Na samym początku pandemii, na 2 tygodnie były podpisane umowy przez wojewodów czy przez starostów z hotelami na taką kwotę. Zresztą taka również stawka była dla wojska i dla policji w hotelach w strefie stanu wyjątkowego na Podlasiu i w województwie lubelskim. Teraz mamy 40 zł, z 3 razy mniej, gdzie naprawdę tymi gośćmi, uchodźcami z Ukrainy musimy się bardzo dobrze zająć. Oprócz wyżywienia też musimy im zapewnić przestrzenie do zabawy dla dzieci, chociażby również środki higieny osobistej, jak i udostępnić miejsca, gdzie mogą prać swoje rzeczy. Także to są wszystko dodatkowe koszty, a szczególnie dzisiaj przy takim wzroście cen energii i gazu to jest też bardzo istotne. A jak duża część właśnie hoteli zdecydowała się na przyjęcie uchodźców? Ja myślę, że nie ma takiego hotelu w Polsce, który w pierwszym etapie wojny nie miałby u siebie uchodźców, mimo że wielu hotelarzy nie miało podpisanej umowy żadnej z wojewodą czy ze starostą, to dobroci serca i otwartości serca przyjmowaliśmy tych biednych ludzi, którzy musieli uciekać przed wojną. Powiedzmy jeszcze o tym, jak ważne jest postrzeganie Polski właściwe przez turystów zagranicznych, bo no teraz widzimy skutki tego, że jest panika.
branża hotelowa, turystyczna to jest taki papierek lakmusowy, czy gospodarki, czy geopolityki. Proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji znalazła się szeroko pojęta branża turystyczna, chociażby po zamachach na World Trade Center. Wszystko stanęło. Także wszystkie konflikty zbrojne, które się dzieją, zamachy terrorystyczne, jak również i inflacja czy kłopoty związane z gospodarką wpływają w mniejszym lub większym stopniu na branżę turystyczną, branżę lotniczą, hotelową, czyli tą szeroką turystykę. I tutaj od nas zależy, ale również od rządów, ażeby pokazywać, że jest bezpiecznie, że warto przyjeżdżać i pokazywać te piękne regiony, ale również też zachęcać Polaków. I to Polacy w pandemii pokazali przez 2 lata, jak chętnie przyjeżdżają do Polski i pewnie część Polaków po raz pierwszy widziała tak piękne regiony naszego kraju. A jaką część właśnie w dochodach hotelarzy stanowią turyści zagraniczni i czy tę lukę, która teraz się pojawia, są właśnie w stanie zapełnić krajowi turyści? To tak nie można. Każdy region ma trochę inną specyfikę i takie województwo zachodniopomorskie ma zdecydowanie większy wskaźnik osób przyjeżdżających za granicę. Myślę, że on jest na poziomie 50-60%, bo poza okresami wakacyjnymi to głównie w obiektach w tym województwie przebywają Niemcy. Podobnie zresztą jest na Dolnym Śląsku, jest tam też dużo osób przyjeżdżających z Niemiec, ale myślę średnio, że to jest około 40% turystów zagranicznych. Podobnie Kraków, o którym też wcześniej rozmawialiśmy, który zawsze stał turystami międzynarodowymi. Dzisiaj ich praktycznie nie ma. Także 40-50% to są turyści zagraniczni. To wszystko oczywiście też zależy od regionu Polski. Już na koniec, podsumowując naszą rozmowę, jak państwo szacujecie, kiedy tak naprawdę uda się odrobić te wszystkie straty, które branża poniosła zarówno w wyniku pandemii, jak i zaczyna ponosić teraz? Dynamika zmian jest tak duża, nie wiemy, jaka będzie inflacja, jak to wszystko będzie wyglądało. Trudno jest mi powiedzieć. Na pewno sądzę, że to będzie bardzo długi proces i to nie będą miesiące, tylko sądzę, że to będą lata. Pan Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, był moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Elżbieta Szczerbak, do zobaczenia.